Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zuzanna Bator i w imieniu Fundacji Dobrej Muzyki mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Państwa na pierwszym z czterech koncertów cyklu Symfoniczne Organy Szlaga. Cykl Symfoniczne Organy Szlaga zainicjował w 2016 roku Maciej Bator, kantor Kościoła Pokoju. Chodziło nam o to, żeby pokazać ten instrument z jego niezwykłymi symfonicznymi możliwościami, bo te wielkie organy szlaga, których dzisiaj będą Państwo słuchać, mają w swoich możliwościach brzmieniowych wiele brzmień orkiestrowych. Nazwy poszczególnych głosów organowych to są nazwy instrumentów, które występują w orkiestrze symfonicznej i to właśnie chcemy pokazać w tym cyklu koncertów. Artyści wykonują muzykę symfoniczną, muzykę transkrybowaną na organy, czyli takie kompozycje, które były oryginalnie napisane na orkiestrę symfoniczną, bądź też na inne instrumenty i przepisywane były później na organy, bądź też utwory tak zwane symfonie organowe, czyli utwory w kształcie symfonii pisane dla organów. W tym roku po raz szósty już możemy spotykać się w Kościele Pokoju dzięki życzliwości i otwartości gospodarzy tego miejsca, dzięki księdzu biskupowi Waldemarowi Pytlowi oraz pani Bożenie Pytel. Serdecznie dziękujemy za ugoszczenie nas tego wieczoru. Organizatorami cyklu Symfoniczne Organy Szlaga są Fundacja Dobrej Muzyki i Kościół Pokoju w Świdnicy. Mecenasami są Przyjaciele Dobrej Muzyki, czyli darczyńcy, którzy wspierają fundację regularnie. Partnerem koncertów jest gmina miasto Świdnica, a cykl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka 2021, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Dzisiejszy koncert jest transmitowany na Facebooku i na YouTubie, także witamy także wszystkich, którzy oglądają nas przez internet. Na nasze koncerty wstęp jest wolny. Bardzo byśmy chcieli, żeby zawsze tak było. Dlatego zachęcamy Państwa do wspierania Fundacji Dobrej Muzyki. Można to uczynić wychodząc z koncertu. Dzięki tym darowiznom, które Państwo zostawiają, my możemy organizować coraz więcej koncertów. Także jest taka możliwość, żeby zostać współczesnym mecenasem kultury. Jeszcze zanim zabrzmi muzyka, poproszę Państwa o wyłączenie telefonów komórkowych. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że mamy dzisiaj absolutnie wyjątkowego gościa. Artystą, który wykona dla nas niezwykły repertuar, będzie profesor Bernard Haas, który jest obecnie wykładowcą Musikhochschule w Monachium. Wcześniej był profesorem na Musikhochschule w Stuttgarcie. Jest specjalistą od transkrypcji, od muzyki symfonicznej, od muzyki współczesnej XX-XXI wieku. Jest też niezwykle zajętym człowiekiem, ma wielu studentów, jest bardzo zaangażowany w pracę na uczelni i do wszystkich koncertów podchodzi bardzo poważnie, dlatego nie chcę umawiać się na ich zbyt wiele. Trzeba 2 lata do przodu rezerwować termin koncertu i tak właśnie w naszym przypadku było. Także to, że my dzisiaj tutaj się spotykamy, to już jest termin umówiony przez nas 2 lata temu. Na samym początku jeszcze chciałam powiedzieć coś o 2 pierwszych utworach, których będziemy słuchać. Będę zapowiadać w kilku blokach. Najpierw powiem o 2 pierwszych kompozycjach. Będzie też kilka zmian w programie, także proszę mi wybaczyć, ale wszystko to Państwu powiem. Pierwszy utwór bez zmiany będzie to Franz Schmidt, Preludium i Fuga S-dur. Następnie Maxa Regera, Moment Musico, opus 69, numer 3. Co do kompozytora Franza Schmidta, chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów. Kompozytor urodzony w Pressburgu, austriacki kompozytor, wiolonczelista, pianista i dyrygent, urodzony pod koniec XIX wieku. Początkowo uczył się u organisty katedry w Bratysławie, później przeprowadził się z rodziną do Wiednia. W jego życiu było wiele zmian miejsca. Pracował, był wiolonczelistą Filharmonii Wiedeńskiej,
orkiestry opery wiedeńskiej, związane z wiedeńskim konserwatorium. Tworzył w stylu późnoromantycznym, wykorzystując elementy węgierskiego folkloru muzycznego. Także te elementy usłyszymy w pierwszej kompozycji Preludium Fuga S-dur. Natomiast Max Reger to słynny, także późnoromantyczny niemiecki kompozytor, którego muzyka w naszym odczuciu bardzo pasuje do tego niezwykłego instrumentu w Kościele Pokoju, a więc nie będę już więcej mówić. Oddam teraz Państwa w ręce profesora i wspaniałej muzyki, którą dla nas wykona. Słuchamy dwóch kompozycji, Preludium Fuga S-dur Franza Schmidta i Moment Musico Maxa Regera. Przed Państwem profesor Bernard Haas. Thank you.
Wysłuchamy teraz kompozycji dwóch francuskich kompozytorów. Najpierw Charles Tournemyr, a później Joseph Hermond Bonal. Kilka słów na temat Charlesa Tournemyra. Charles Tournemyr już jako 11-latek został organistą w kościele świętego Piotra w Bordeaux, także w bardzo młodym wieku. Później grał w bazylice świętego Seweryna. Studiował w konserwatorium paryskim, uczył się kompozycji u Cezara Franka, gry na organach u Charles-Marie Widora. W 1919 roku otrzymał posadę profesora kameralistyki w konserwatorium paryskim. Wiele czasu spędzał na wyspie Wasson w Bretanii, skąd czerpał inspirację do wielu swoich utworów. Natomiast Joseph Hermond Bonal był również francuskim kompozytorem i organistą, także profesorem. Studiował najpierw w konserwatorium w Paryżu, był później profesorem na Uniwersytecie w Strasburgu. Komponował wiele różnorodnych kompozycji na przeróżne składy, nie tylko na organy, ale na różne inne instrumenty, a także kompozycje dla dzieci, także był bardzo wszechstronnym kompozytorem. Teraz te dwie francuskie kompozycje. Najpierw Charles Tournemyr, Offertorium Super Flumina Babylonis ze zbioru L'Orgue Mystique, a następnie Joseph Hermond Bonal, La Vallée du Beurre-le-Jus au Matin ze zbioru Paysage Escarien. Przed Państwem Bernard Haas. Thank you.
Teraz wysłuchamy także dwóch kompozycji, właściwie trzech, ale dwie są z jednego zbioru. Najpierw Cezara Franka chorał Amol, a następnie Leosza Janaczka. I tutaj Po zarosłym chodniczku to jest tytuł zbioru, natomiast dwie części z tego zbioru usłyszymy, Nasze Weczery i zgodnie z tym, co jest wydrukowane, Syczek Neodlettel. Kilka słów o kompozytorach. César Franck, słynny francuski romantyczny kompozytor, który wykształcił wielu równie słynnych francuskich kompozytorów. Dla organistów postać właściwie można powiedzieć kultowa. I od Césara Francka zaczęło się mówić o utworach, symfonicznych utworach orkiestrowych. Od jego Grand Pièce Symphonique zaczęto mówić o symfonice organowej, czyli takim właśnie orkiestrowym traktowaniu instrumentu, jakim są organy. I kiedy wczoraj rozmawialiśmy z profesorem o wyborze jego programu, powiedział mi, że Niemcy są tak generalnie nastawieni, że niemiecką muzykę się gra na niemieckich organach, a Francuzi różnie inaczej do tego podchodzą. Mówi, że miał swego czasu bardzo poważną kłótnię z pewnym Francuzem, który mu tłumaczył, że lepiej można na niemieckich organach grać francuską muzykę, bo one mają więcej różnych kolorów. Ten instrument, który tutaj mamy, to jest właśnie niemiecki instrument, firma Schlag, wtedy Świdnica, były to tereny niemieckie i tutaj ten instrument jest właśnie w kolorze, w stylu niemieckiego, późnego romantyzmu i profesor powiedział, że przyznał mu później rację i dlatego też gra dzisiaj Cezara Franka chorał H-moll podczas dzisiejszego koncertu, a więc francuską muzykę na niemieckich organach. Natomiast Leosz Janaczek to czeski kompozytor, urodził się w Huchwaldach i od młodości wykazywał zdolności muzyczne, miał dużo kontaktów z kulturą, z muzyką ludową, której słuchał w czasie wiejskich zabaw. Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął grać na organach i grywał na organach w miejscowym kościele. Studiował w Pradze, w Lipsku i w Wiedniu, uczył muzyki w Brnie i zaczął tam też pisać opery. Także jego twórczość jest także bardzo, bardzo szeroka, nawiązująca do muzyki ludowej, co właśnie usłyszymy, muzyki ludowej ziemi laskiej, bo tak się nazywa ten region, w którym żył kompozytor. Także teraz César Franck chorał H-moll, a następnie Leosz Janaczek ze zbioru Po zarosłym chodniczku, Nasze Weczery i Syczek Neodlettel. Przed Państwem Bernard Haas.
Na zakończenie koncertu usłyszymy dwie kompozycje dwóch wybitnych przedstawicieli niemieckiej szkoły kompozytorskiej, szkoły organowej. Jan Sebastian Bach i Felix Mendelssohn Bartholdy. Także tu jest ta zmiana, zamiast Maxa Regera, który jest napisany w programach, które Państwo macie, będzie opracowanie chorałowe Jana Sebastiana Bacha, Allein Gott in der Höhe sei er, BWV 662, a następnie Felix Mendelssohn Bartholdy, sonata C-moll, części grave, adagio, allegro maestoso e vivace, fuga, allegro moderato, czyli czteroczęściowa sonata. Kilka słów na temat kompozytorów, które chciałabym powiedzieć, to że chorał Allein Gott in der Höhe sei er, to jest tak jakby chwała na wysokości Bogu, tłumacząc na polski. I Jan Sebastian Bach opracowywał tę melodię na wiele różnych sposobów, także była mu ona bardzo bliska i jest to coś często śpiewanego do dziś w kościołach. A Jan Sebastian Bach był kompozytorem ściśle związanym z liturgią luterańską, komponował wiele opracowań muzyki chorałów luterańskich do grania w czasie liturgii, czyli jako przygrywkę przed pieśnią, bądź też kompozycję do zagrania po wykonanej pieśni, albo też między zwrotkami. Natomiast Felix Mendelssohn Bartholdy komponował bardzo wiele utworów orkiestrowych i jego sonaty organowe także są pisane tak jakby dla orkiestry i nazwa sonata bywa nieco myląca, kojarzy nam się z inną formą i to, co usłyszycie Państwo, myślę, że będziecie mieli to wrażenie, które ja zawsze mam, że to brzmi bardzo gładko, natomiast kiedy się to gra, to jest napisane bardzo nie pod palcami. Tak organista, tak jakby to było właśnie pisane nie dla organów, tylko dla wielu innych instrumentów. Także dwie ostatnie kompozycje dzisiejszego wieczoru. Opracowanie chorałowe Allein Gott in der Höhe sei er, BWV 662, Jana Sebastiana Bacha i sonata C-moll Felixa Mendelssohna Bartholdiego, grave, adagio, allegro maestoso, vivace, fuga, allegro, moderato. Przed Państwem Bernard Haas.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że profesor zaraz tutaj się pojawi na dole, żebyśmy mogli jeszcze go zobaczyć z bliska. Natomiast Państwo, którzy macie programy, zachęcam, żeby zabrać je ze sobą i przyjść na następne koncerty, które będą jeszcze 3 i na ten temat powiem za chwilkę trochę więcej. A teraz jest już z nami na dole wykonawca dzisiejszego recitalu, profesor Bernard Haas. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za uwagę, za czas, który spędzili Państwo z nami i z muzyką organową w Kościele Pokoju w Świdnicy. Zapraszam na koncert za tydzień, 1 października. Recital wykona Maciej Bator. 2 tygodnie później, 15 października, ja, Zuzanna Bator, a jeszcze 2 tygodnie później, 29 października, Zuzanna Ferjenczikowa, która jest profesorką w Rotterdamie od niedawna. Także mamy 2 tak niezwykłych gości w ciągu tego cyklu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność, za uwagę. Zapraszam. Zachęcam również do wspierania fundacji. Zapraszam też na naszą stronę internetową, na zapis do newslettera. Ci zapisani wiedzą wszystko jako pierwsi, więc bardzo zachęcam do zapisu. I życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.